Ci z Gadolandu. Tak, to oni. Ja już lepiej nic nie będę mówiła. Z pełną buzią się nie mówi. Nawet nasz samochód tam jest, widać. Widać, widać. Nagrywasz? Dzisiaj jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na Exotic Fest, a organizator ucieka. To jest organizator? Tak, to jest organizator. Proszę powiedzieć parę słów do kamery. Dzień dobry. Dzisiaj naprawdę będzie kosmos. To jest jedna z największych, jak nie największa giełda. Tak słyszałem. Filip jest prywatnie też bardzo dobrym... kolegą moim dom. Tak? Był kolegą. Nie. Był, tak, był. Nie, no był. Żart. Chyba, no tak było. Przyjechaliśmy też z ramienia naszej Fundacji Anakonda, czyli opowiadamy o zwierzakach, rozmawiamy z wami. Zależy nam na tym, żeby promować świadomą terrorystykę, żeby opowiadać o zwierzętach i żeby każdy wasz wybór był naprawdę przemyślany, ponieważ te zwierzaki są żywymi istotami i żebyśmy o tym nie zapominali. Zobaczcie, jaka duża kolejka jest do wejścia na targi. Tam jest... Ta kolejka jest dłuższa niż nasza pycia, ale już zaraz zobaczycie, gdzie ona się kończy. Tam nastawienia dzisiaj przed giełdą będzie max, prawda? Będzie naprawdę mega super, jest świetna frekwencja, ludzie czekają na wejścia, także lepiej nie mogłoby się to układać. Idziemy na rekord Poznania. Tak jest. No jak są tak profesjonalne giełdy, to nie może siedzieć inaczej. Trochę musiałam się podlizać. Profesjonalnej giełdy w Polsce nie zobaczycie. I tylko my mamy Gadoland. O, to prawda. Serio. Pokażemy wam też, jak targi wyglądają z góry. Dlatego zapraszamy. Strefa wystawców nie jest dostępna dla wszystkich. No, God! Teraz widać skalę tego wydarzenia. Ilu jest fascynatów, ilu jest miłośników zwierząt egzotycznych. Rośliny, zbiorniki, owady karmowe, akcesoria, gadżety. Mnóstwo rzeczy. Myśmy dzisiaj również przyjechali z naszym autorskim projektem koszulek, który będzie niedługo już do zakupu. To jest wersja damska, na ramionczkach, w pięknym różowym odcieniu. A tutaj mamy wersję męską. Wow! Ślicznie, Mariuszku! Jak myślisz, ile ludzi tutaj jest? Jest 5 osób. 5 osób. Jeszcze 3 zera trzeba dodać. Dlatego właśnie odwiedzamy Exotic Fest i nie może nas zabraknąć na tego typu wydarzeniach. Dla osób, które nie są z branży terrorystycznej, powiem, co można na takich targach kupić. Więc można kupić teraria, podłoża, akcesoria, witaminy. Można kupić wszystko od A do Z. Tylko też trzeba mieć przy tym zasobny portfel, bo żeby kupić terrarium dla takiego dużego gada, no to trzeba wydać kilkaset, nawet kilka tysięcy złotych. Jeśli chcecie, jeżeli macie możliwość, śledźcie nas uważnie, nie tylko w Poznaniu, ale jesteśmy również w innych miejscowościach. Zapraszamy. A właśnie mamy alpaki. Chciałem nakarmić alpakę marchewką z buzi, ale chyba marchewki się skończyły. Dosyć niezwykłe stoisko, bo tutaj mamy ssaki. Jeden właśnie oddaje coś od siebie, ale to normalne zjawisko. Więc kto tutaj jest w tej zagrodzie? Mamy dzisiaj ze sobą 5 samców. Samce między 1 a 4 rokiem życia. Generalnie alpaki to bardzo przyjazne zwierzaki, które lubią mieć kontakt z człowiekiem. Są wykorzystywane w terapii, to jest tak zwana alpakoterapia. Również pracują w rekreacji. Bardzo ciekawe, a oprócz jeszcze tej terapii wełna? Tak, alpaki hoduje się właśnie ze względu na wełnę i to jest taki główny cel hodowcy, aby wyhodować alpakę z dużą ilością bardzo dobrej jakości wełny. Można zrobić włóczkę z włóczek, co sobie zamarzymy, szaliki, czapeczki, a u nas w hodowli specjalizujemy się w kołderkach i poduszkach wypełnionych z wełny alpaczej. Super, a ostatnie pytanie, ile taka alpaka kosztuje? Duże widełki, w zależności na czym nam zależy, że w takiej rozsądnej cenie od 10 tysięcy w górę można już alpakę kupić. A taka full opcja alpaka na wypasie? A, to można pomarzyć, kilkaset tysięcy złotych. Super. No co to było? Ojej, jaka delikatna, przeurocza. Ktoś cię zaczepiał, zagadywał?
Tak, na naszym stoisku było sporo naszych fanów. Powiedz, jak ci się podoba na targach? Jest super, bardzo dużo tutaj różnych zwierząt. Kupowaliśmy nawet akcesoria. A powiedz, jakie zwierzątko masz w domu? Ja posiadam 2 żółwie greckie oraz aksolotle meksykańskie. Młody człowiek ma dużo większą wiedzę na temat aksolotli niż nie jeden dorosły człowiek. Chapeau bas. Na Exotic Fest możesz zobaczyć nie tylko zwierzęta, ale także zbiorniki. Na przykład tutaj jest firma Tropical Factory, są to zbiorniki szklane. Będziemy prześladować tą panią, bo ta pani podobno no jest w marketingu. No daj już jej spokój! Dzień dobry, co pani robi? Serdecznie, co pani tu robi? Dzień dobry. Bardzo zajęta, przepraszam. Tak wygląda pracownica. O Boże, ty jesteś pracownicą. Pięknie pracuje. Kaja tutaj działa prężnie nad marketingiem, oczywiście Exotic Fest. I zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Po prostu musisz chodzić za tymi wszystkimi wystawcami i działać. Kaja, jak masz na imię? Pani podoba na targa? To jest świetnie. Bardzo dużo gatunków tutaj zobaczyłam. Powiem już. O targach. Super organizacja, ciekawe zwierzęta. Mnóstwo ludzi, pogoda sprzyja. Czekamy na następne. Bardzo pięknie. Filip to wynagrodzi. Pozdrawiamy. No, zaczepiają mnie co chwilę ludzie. No, nie jestem jakimś influencerem. Nie kasuję 100 zł za zdjęcie ze mną. A ile? Nic. W targach oprócz zwierząt, asortymentu można też kupić takie piękne dekoracje. Wylinki w ramkach. Takie tutaj piękne, jadowite węże. Jak na nie patrzę, to moje ciało pokrywa gęsia skórka, bo nie lubię jadusów. Jadusy to nie moja bajka. Bardzo piękne, majestatyczne. Wyglądają czadowo, ale niestety to nie dla mnie. Zaopatrzyliśmy się w jedzenie dla naszych gadów i nie tylko. Owadodajnia, z tą firmą współpracujemy od kilku lat. Jezus! Ale mam nowe imię, Jezus! Ale pasuje! Mariusz szuka Eublefara na naszą wystawę. Ta Magda być chodzi może, za mną i mnie nagrywa. Grzegorz, mój kolega z roku, preferuje zdrowy styl życia, czyli je jabłko i na tym... Grzesiu, ja widzę, że pacierzyństwo ci służy. Tak, chodzę wyspany, jest fenomenalnie, człowiek chce żyć jak wstaje rano. Jechałem z gadami i honorowego jednego węża. O, elegancko. A ten to jest? Masz to Morelię, czy już nie? Nie, już sprzedałeś? Sprzedałem. Trzeba było zbierać na wózek. Uwaga, nadchodzi. Ten pan nie chciał od nas przyjąć naszych wspaniałych trupów. Czy mogę? Jak nie chciałem? Chciałem, ale nie mam miejsca. No to nie... Chciałeś, ale nie... Dobra, no. O, wow, to jest eleganckie. Jakiś psychol musiał to rozrobić. Jak ty dajesz radę tyle czasu, to Mateusz tam... Odwróć się. Jest godzina 14. Spójrzcie ten ogrom ludzi. Podejrzewam, że do tej pory jeszcze kolejka jest przed wejściem na obiekt. Więc naprawdę wydarzenie chyba się udało. Tak mówią. Bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, naprawdę niesamowita atmosfera, bardzo profesjonalne podejście. Zapraszamy. No co jest z tobą? Jesteśmy już po giełdzie, Exotic Fest za nami. To nasza ostatnia giełda, ponieważ za każdym razem przywozimy zwierzaki, ja po prostu nie potrafię się opamiętać. Jedziemy z kilkoma fajnymi jaszczurkami, ponieważ no niestety na naszej wystawie jest zbyt dużo węży, więc teraz trzeba troszkę zainwestować w jaszczurki. Jedziemy z 3 fajnymi gatunkami. Do zobaczenia na kolejnej edycji Exotic Fest, która odbędzie się już w październiku w Gdańsku. Tak, oczywiście też będziemy, bo to już jest blisko naszej wystawy. No i co? Do zobaczenia. Daj znać, koniecznie zostaw subika, komentarz i daj znać w komentarzu, czy chcesz oglądać takich filmów więcej. Podziękowania dla Hani B. oraz jej rodziny za opiekę nad naszymi dziećmi.